Szanowni Państwo, jeżeli to auto, nawet nie jakieś tam brzydkie, będziecie kiedyś kupowali, zobaczycie w Car Verticalu, że ma dwa uszkodzenia w ciągu półtora roku, a każdy z tych uszkodzeń opiewa na kwotę około między 3 a 5 tysięcy złotych, to wiedzcie, że nastąpiło kolejne naspęknięcie szyby. Kamyk, po prostu kamyk. Oczywiście tego dobrze nie widać. Pęknięcie szyby. Jak masz ubezpieczenie autoszybę, to zgłaszasz. W ubiegłym roku dokładnie centralnie na środku poszło. W ubiegłym roku też wypłata była 3800 za szybę. Sądzę, że w tym roku będzie podobnie. I w Car Vertical mogą być dwa strzały po między 3 a 5 tysięcy złotych. Także pamiętajcie, że fura jest cała, jednakże dwa razy szyba to dużo jeździ. Ten kamykiem dostać musi. Kłaniam się, bo pizi jak w Kielcach. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.